W codzienniku artystycznym zaglądamy na fenomenalną wystawę rzeźb ze szkła autorstwa brytyjskiego mistrza Tony Craiga. Jedno spojrzenie pozwala się zorientować, że mamy tu poważnego zawodnika. Te rzeczy są odważne, mięsiste, samowystarczalne, stoją dumnie, bez prężenia się. Pozwalają, by światło płynęło przez nie ze zmieniającą się prędkością w fałdach i załamaniach. Te kształty wydają się znajome, jakby wyciągnięte ze wzrokowej pamięci, a jednak są czymś nowym i zaskakującym, jakby ciągle nie tym, co potrafilibyśmy nazwać. Tony Craig, laureat najważniejszej brytyjskiej nagrody Turnera w 1988 roku, był artystą Dokumenta 7 i 8 w Kassel, brytyjskim reprezentantem na 43. Biennale Sztuki w Wenecji. Craig przypomina, co czasami nam umyka, że sztuka współczesna potrafi być piękna. Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie.